mnie się takie w ogóle podejście do sprawy nie podoba, no ale... Zazwyczaj nie jest tak, by wszystko szło sprawnie jak po maśle. Mimo grudnia praca w gminie Wre, jednak trzeba walczyć z problemami. Po przerwie spowodowanej koniecznością uzgodnień z konserwatorem zabytków w parku trwają roboty ziemne. Niestety musiały zostać dokonane zmiany. Część ścieżek zostanie zrobiona z innego materiału niż planowano. Będzie to nawierzchnia przepuszczająca wodę. Jednak istnieje ryzyko, że bardzo szybko zostanie zniszczona przez wyrastające korzenie. My już nie mówimy o merytorycznych argumentach, tylko już bardziej o emocjonalnych. No to żeby w instytucjach, tak, publicznych, które działają za publiczne pieniądze, żebyśmy musieli się posuwać do jakichś emocjonalnych argumentów, a nie racjonalnych, no to dla mnie to jest w ogóle jakiś... Znaczy ja powiem szczerze, ja nie jestem przyzwyczajony do takiego działania. Tak? Bo albo podchodzimy do jakichś rzeczy racjonalnie, bo nie wiem, to usprawni funkcjonowanie miasta, dla ludzi będzie przyjazne i tak dalej, no nie damy się zwariować. Do tego kolejny kłopot związany z budową toru rowerowego w rogu parku. Pani konserwator powiedziała, nie, tam był cmentarz, nie zgadzam się. My mamy dokumenty, gdzie wyraźnie widać, że w tym miejscu nigdy nie było w ogóle pochówków. Park Tysiąclecia, Mediateka, rewitalizacja Dolnego Miasta. Inwestycje oświatowe i drogowe. Tempo inwestycyjne niesłabnie. Pamiętajmy o inwestycjach związanych z drogownictwem i parkingami na osiedlach, czy z wymianą oświetlenia w mieście. To wszystkie inwestycje, które dzisiaj realizujemy, czy chociażby rewitalizacja dolnej części miasta, albo budowę świetlicy w Starym Radusztu. To są inwestycje, które trwają. Tak proinwestycyjnego budżetu, ale też i czasu w gminie Krosno-Odrzańskiej ja nie pamiętam. Wkrótce do projektu budżetu dojdzie jeszcze jedna inwestycja. Uzyskaliśmy informację, że dostaliśmy dofinansowanie w ramach programu PROW na budowę ciągu rowerowo-pieszego na odcinku Krosno-Łochowice i to przedsięwzięcie zostanie wpisane jeszcze w formie autopoprawki. A w przypadku Mediateki zakończyły się prace budowlane. Przestronne wnętrza, duże powierzchnie, wszystko to robi wrażenie. Pozostał teraz montaż wyposażenia. Oddział dla dzieci oprócz tradycyjnego księgozbioru oferował będzie nowoczesny sprzęt multimedialny umożliwiający interaktywne gry i zabawy. Zaplanowano również kilka stanowisk ze sprzętem do gier komputerowych. W oddziale dla dorosłych oprócz książek wypożyczyć będzie można także multimedia, film, muzykę, oferowaną jednak nie na płytach CD czy DVD, ale w postaci plików do pobrania online. Funkcjonować będzie także kawiarenka, gdzie przy filiżance kawy będzie można oddać się spokojnej lekturze. W sąsiedztwie zlokalizowany będzie kącik prasowy oraz salka konferencyjna z dostępem do telewizji, gdzie organizowane będą spotkania, szkolenia i konferencje.